Czy słyszałeś kiedyś, aby Akademia Sztuki brała udział w procesie wychodzenia ludzi na prostą w zakresie rynku pracy i integracji społecznej? Nie, nigdy nie słyszałem. A jest takie miejsce w Cieszynie. W Cieszynie Fundacja i Stowarzyszenie Być Razem wpletły w proces reintegracji społecznej i zawodowej ludzi. Akademie Sztuki wykorzystują dramę i inne. Jest to cały długotrwały proces. Chętnie zobaczę. Zapraszamy Państwa do obejrzenia, jak to się robi w Cieszynie. Fundacja Być Razem powstała w 2007 roku. Została ufundowana przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem, które w Cieszynie działa od 15 lat. Fundacja od 3 lat, odkąd tutaj się ulokowała, prowadzi stolarnię, pralnię, ślusarnię, kuchnię ze stołówką w partnerstwie ze spółdzielnią socjalną. Również druga spółdzielnia prowadzi szwalnię i trzecia spółdzielnia prowadzi na tym terenie usługi porządkowe. Dla nas było największym wyzwaniem. Najpierw dla pralni, potem dla stolarni, dla ślusarni, dla poszczególnych spółdzielni, które się tutaj lokowały, ponieważ fundacja wspiera te nasze spółdzielnie również w pozyskiwaniu zleceń. Dzisiaj jest już jakieś światełko w tunelu. Stolarnia produkuje, pracujemy nad własnymi produktami, nad własną marką produktów Well Done, które mam nadzieję wejdą na rynek w wyniku bardzo fajnego partnerstwa, które udało nam się zawiązać z UNDP, z Zamkiem w Cieszynie, z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i ostatnio z przedsiębiorstwem TIX z Finlandii. Jest to wyjątkowa i jedyna na rynku marka, która łączy w sobie design, projektowanie z pomocą społeczną, z ekonomią społeczną. Wprowadzamy na rynek 3 pierwsze produkty. To jest świecznik, który zamienia się w czasie świąt w choinkę, świnka z karbonka, a także drewniane puzzle 3D, które można ubierać w zależności od okoliczności i fantazji w różnego rodzaju zawieszki i dodatki. Kolejnym etapem, który został już rozpoczęty, jest przygotowanie do wdrożenia do produkcji kolejnych produktów marki Well Done. Odbyły się w ubiegłym miesiącu na naszym terenie, na terenie fundacji, warsztaty studentów, warsztaty, w których brali udział studenci i którzy opracowywują w tej chwili
pracują nad pomysłami kolejnych produktów, które wiosną przyszłego roku będziemy chcieli przynajmniej część z nich wdrożyć do produkcji. To, na czym nam chyba najbardziej zależy, to to, żebyśmy w naszych warsztatach, w naszych spółdzielniach produkowali rzeczy atrakcyjno-rynkowo i takie, na które uda się stworzyć modę w Polsce, bo uważam, że podmioty ekonomii społecznej na to zasługują, żeby nie kupować w nich dlatego, że są produkowane te przedmioty bądź usługi w przedsiębiorstwie społecznym, tylko dlatego, że są po prostu fajne, atrakcyjne i pożądane rynkowo.